Państwo spojrzą na twarze Miklasza. Porozbijane, poranione te dziesiątki ciosów. I teraz znów próba wyeliminowania lewej ręki Kacpra Miklasza. Ciągnie, ciągnie swoją prawą nogą i w tej chwili bije. Wydaje się, że no sędzia po tych 2:30, tak, przerywa walkę. Maciej Gąsiorek wygrywa pojedynek z Kacprem Miklaszem. Wygrywa w imponującym stylu. To było to. Myślę, pierwsza zawodowa walka. Wymarzony debiut dla Macieja Gąsiorka i tak jak Andrzeju przewidziałeś, bardzo szybko zaczęli.